Jezus udał się na Górę Oliwną, ale następnego dnia rano ponownie zjawił się w świątyni. Lud znów zgromadził się przy nim, a on zasiadł i rozpoczął nauczanie. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze przywlekli pewną kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją przed nim i powiedzieli: Nauczycielu, ta kobieta dopiero co została przyłapana na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazuje nam takie kamienować, a ty co powiesz? Całe to zajście zostało przez nich starannie zaaranżowane, aby wciągnąć go w pułapkę i zdobyć argumenty do wykorzystania przeciwko niemu. Tymczasem Jezus pochylił się i zaczął pisać coś palcem po ziemi. Kiedy nie przestawali natarczywie domagać się odpowiedzi, w końcu wyprostował się i rzekł: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I ponownie schylił się, by dalej pisać coś po ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli jeden po drugim odchodzić, poczynając od przywódców. W końcu pozostał tylko Jezus i kobieta na środku dziedzińca. Wówczas ponownie wyprostował się i spytał: Kobieto, gdzie oni się podzieli? Czy żaden z nich cię nie potępił? Żaden, panie, odparła. Wtedy Jezus rzekł: Ja ciebie nie potępiam, a teraz odejdź i nie grzesz już więcej. Zapewne nie jeden raz spotkałeś się z sytuacją, kiedy hipokryzja kryła się za maską cnoty, a przebaczenie próbowało wyważyć wrota uprzedzeń, ale bez wyraźnego powodzenia. A jeśli nie uczestniczyłeś w takiej konfrontacji, to wystarczy włączyć telewizję. Czyż to nie paradoks, że ci, którzy najgłośniej domagają się sprawiedliwości dla innych, często sami stoją na bardzo grząskim gruncie? W życiu często spotykamy się z sytuacjami, które wystawiają nas na próbę, zmuszając do wybierania między potępieniem a przebaczeniem. Czy można uniknąć pułapki hipokryzji, gdy wskazujemy palcem na błędy innych, zapominając o własnych słabościach? Czy mamy prawo do osądzania czynów i motywacji drugiego człowieka? Faryzeusze przywlekli przed oblicze Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Jeśli Mesjasz odesłałby ją bez kary, naraziłby się na zarzut łamania prawa mojżeszowego. Jeśli kazałby ją ukamienować, zaprzeczyłby własnej nauce. Jezus odbija piłeczkę w stronę oponentów. Jakże łatwo jest potępiać, gdy problem winny czy niewinny nie dotyczy nas samych. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Te słowa nieustannie przeszywają naszą rzeczywistość, w której tak łatwo jest ocenić i skrytykować innych, nie zważając na to, że sami nie jesteśmy wolni od mniejszych czy większych występków. W czasach, gdy publiczne potępianie i wykluczanie zdają się być na porządku dziennym, a internet pozwala nam się schować za pseudonimem, słowa Jezusa przypominają o uniwersalnej prawdzie. Wszyscy jesteśmy ludźmi skłonnymi do błędów i pomyłek. W życiu społecznym, zawodowym, a nawet w obrębie naszych kościołów spotykamy się z sytuacjami, które testują naszą gotowość do przebaczenia. Jakże łatwo jest nam przyjąć rolę sędziego, nie zastanawiając się nad własnymi niedoskonałościami. Jezus pokazał nam, że prawdziwa sprawiedliwość nie jest oderwana od miłosierdzia. I ja ciebie nie potępiam, a teraz odejdź i nie grzesz już więcej. Te słowa są nie tylko aktem przebaczenia, ale i wezwaniem do przemiany i do rozpoczęcia nowego, lepszego życia. Nauczanie Jezusa znajduje rozwinięcie w słowach z 4 rozdziału listu do Efezjan. Bądźcie więc dla siebie nawzajem życzliwi, serdeczni. Wybaczajcie sobie wzajemnie, tak jak Bóg wam wybaczył w Chrystusie. W tych słowach odnajdujemy klucz do prawdziwego życia wspólnoty wierzących oraz kielnię
do budowania na fundamencie wzajemnego zrozumienia, szacunku i przebaczenia. W trzecim rozdziale listu do Kolosan Paweł przypomina nam o mocy przebaczenia w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty tymi słowami: znosząc jedni drugich i przebaczając sobie wzajemnie, jeśli kto ma skargę na drugiego, jak Pan wam przebaczył, tak i wy. Niech dzisiejsze rozważanie będzie dla nas wszystkich wezwaniem do refleksji nad własną postawą. Zastanówmy się, czy w naszych sercach nie ma, tak jakby przypadkiem, małego koszyczka kamieni przygotowanych do rzucenia w innych? Niech przypowieść o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie będzie dla nas dosłownym przewodnikiem do uczenia się przebaczania i miłosierdzia. Pamiętajmy, że tylko przez empatię i przebaczenie możemy uniknąć pułapek hipokryzji i żyć pełnią życia, do którego zostaliśmy powołani. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.